Zresztą w tej chwili tutaj nasz las, olejnica, parkowo jest traktowany już powoli jak park, gdzie są w miarę twarde ścieżki, dużo ludzi spaceruje, jeździ rowerami. Ale w lesie czyha na człowieka bardzo dużo zagrożeń. Jednym z tych zagrożeń to jest klesz, ale również są osy, są szerszenie, które nie należy drażnić, powiedzmy sobie tak. Żaden owad taki nie przyleci, nie urządzi człowieka, chyba że został wcześniej podrażniony i my jesteśmy jego pierwszym przeciwnikiem, którego spotka. Wtedy może nas urządzić. Właściwie rządzą tylko pszczoły, a pozostałe gryzą, tak. Trzeba wiedzieć, czy jest się samemu uczulonym. Jeżeli ktoś jest uczulony, musi mieć ze sobą wapno, tudzież inne leki odczulające. Warto ze sobą mieć taką wapno, wodę do popicia, żeby to wapno rozpuścić, żeby jak najszybciej można pobrać prawie, że każdą miłość tego wapna, żeby to uczulenie nam nie zaszkodziło. Jeżeli ktoś jest uczulony, przykładowo na, właśnie na szerszenia, no to może stracić życie. Wielu leśników już straciło życie właśnie przez spotkanie z szerszeniem. Jeżeli szerszeń po prostu ugryzie nas w skroń, tutaj przechodzi tętnica, zostaje ta tętnica zatamowana, nie ma dotyku krwi do mózgu, jest to, jak się szybko nie uratuje. Tak samo tutaj, przy połknięciu jakiegokolwiek owada, zostaje również krtań tam puchnie, nie ma przepływu powietrza, traci przytomność i koniec. To są szerszenie, osy. U nas w Wielkopolsce nie ma szmizy zakowatej. Występuje ona w Bieszczadach bardziej. Jest ona też jadowita. Nie jest to może śmiertelne. Nie wiem, czy był kiedyś wypadek śmiertelny po spotkaniu z taką żmiją, ale na pewno może tam nam noga spuchnąć. Tu po raz kolejny się zgłasza jakaś sprawa noszenia obuwia wysokiego. Poruszając się w górach, poruszając się w lesie, warto jednak mieć obuwie wysokie. Nie warto brać do rąk na przykład żab, ropuch. Ze świata zwierzęcego to, co mówiłem, nie dotykamy, nie podnosimy zwierząt. Sarnia matka nic nie zrobi, ale jeżeli spotkamy małego dzika, matka może sobie odpoczywać tam 2-5 metrów od ścieżki, a małe dzieci sobie biegają. Wydają nam się ładne i słodkie. Jeżeli takie dziecko weźmiemy do ręki, ona kwiknie, to mama już wie, że ktoś robi dziecku krzywdę i matka stawia swoje życie po to, żeby bronić życie swoich dzieci. I ona, my jesteśmy dla niej agresorem. Dzik, każdy dzik może człowiekowi zrobić krzywdę. Dzik taki, który waży 100 kg, taka już porządna, duża łowa albo odyniec, no to człowiekowi połamie nogi. Odyniec, lowa zresztą też mają tak zwane kły, czyli szable. Rozcina nogę, skórę. No jeżeli dzik jest taki, no to wiadomo, że tnie na wysokości tętnicy udowej. Nie jeden myśliwy również zginął po spotkaniu z dzikiem. Dzik był ranny, podszedł do niego, dzik go zaatakował, przeciął mu tutaj właśnie nogę na wysokości uda i się myśliwy, czy leśnik, czy inny podróżnik się wykrwawił. Lisy. Lisy przenoszą wściekliznę. Co prawda w tej chwili jest wykładana trutka przeciwściekliźnie. Lisy ją sobie pobierają. Z samolotu są rzucane takie małe tabletki. Lisy ją odnajdują, zjadają. Ale zresztą żadne zdrowe zwierzę nie podejdzie do człowieka. Jeżeli lis podchodzi, trzeba się oddalić, trzeba zgłosić natychmiast, że jest taki prawie że oswojony, nie ma oswojonych lisów. I wiadomo, że jest to zwierzę chore, jeżeli przychodzi do człowieka. Zresztą nie tylko lis, bo może być to wiewiórka. Też może być ugryziona przez lisa, lis przeniósł tą wściekliznę, nie zniósł, zabił jej, a chorobę jej przekazał. Borsupi na przykład mogłoby się wydawać, jenoty występują u nas w lesie. Nie? Także takie różne, żadnych zwierząt po prostu nie dotykamy, nie podchodzimy. To jest świat zwierzęcy, ale...